Z ogromną ciekawością wysłuchałem dziś wystąpienia ministra Radosława Sikorskiego, orędzia na temat polskiej polityki zagranicznej. To jest orędzie trochę rutynowe. Sam jako sprawozdawca parlamentarny przez wiele lat się tym orędziom przysłuchiwałem. Często były rutynowe, rytualne, nie ukrywam, nudne i średnio ciekawe. To było inne, było specjalne, także dlatego, że było to pierwsze orędzie szefa polskiej dyplomacji po zmianie władzy w Polsce. I właśnie ta zmiana władzy określała ramy i kontekst tego wystąpienia. Nie można opisać obecnej polityki zagranicznej Polski, która jest kontrapunktem do tego, w jakimś sensie, co działo się w Polsce przez lata, nie odnosząc się i nie recenzując i nie krytykując polityki zagranicznej prowadzonej przez PiS. Nie wszystko, co robił PiS, było dokumentnie złe. Na szczęście zachowaliśmy kierunek atlantycko i pronatowski, proamerykański, choć w epoce Donalda Trumpa miałem wrażenie, że natrętnie proamerykański zachowali się polscy przywódcy, politycy, zachowywali się bardziej, jakbyśmy byli nie samodzielnym, dumnym państwem, ale amerykańską Republiką Bananową gdzieś na Karaibach, co Andrzej Duda okazywał niepoważnym zachowaniem i czapkowaniem Trumpowi, naskakiwaniem mu w sposób zupełnie żenujący. Natomiast na niektórych kierunkach polityka zagraniczna PiS-u była fundamentalnie zła. Fundamentalnie zła była ta polityka w odniesieniu do Unii Europejskiej, którą antagonizowano na różnych poziomach. Robił to PiS, robił to Kaczyński, robił to Morawiecki, robił to Ziobro, robił to sam Duda, który, przypomnijmy, nazwał Unię Europejską wyimaginowaną wspólnotą. Otóż dokładnie za parę dni będziemy obchodzili 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. W każdym polskim mieście widzimy ślady tego, jak bardzo, powiedziałbym, nie wyimaginowana, ale realna, konkretna jest to wspólnota i jak realny, konkretny i błogosławiony dla Polski był ten sojusz. Widzimy akwaparki, widzimy autostrady, widzimy instytucje kultury, instytucje naukowe. Te dwie dekady to był wielki zastrzyk dla Polski, pieniędzy i nie tylko. PiS przez 8 lat konsekwentnie to rujnował. Psuł stosunki z Brukselą, ze wspólnotą europejską, z naszymi najważniejszymi europejskimi partnerami. Obniżył rangę polskiej, codziennie w praktyce niszcząc, łamiąc standardy demokracji i standardy demokratycznego państwa prawa. Prowadził obsesyjnie antyniemiecką politykę i rację miał dzisiaj Sikorski, zwracając uwagę na taką wielkim nonsensem to było w sytuacji, kiedy mówimy o naszym A sojuszniku NATO, B sojuszniku w Unii Europejskiej, B C najważniejszym sąsiedzie, będącym częścią tej naszej zachodniej wspólnoty i naszym najważniejszym partnerem gospodarczym, co pan Duda komentował, robiąc głupie miny, ale co trudno zakwalifikować jako sensowną, merytoryczną
polemikę, raczej infantylny grymas. Sikorski, jak sądzę, słusznie opisał priorytety naszej polityki zagranicznej. Często słusznie wskazał na to, że ten kierunek proamerykański nie gryzie się w żaden sposób z kierunkiem proeuropejskim, że Polska musi z założenia stać na tej nodze atlantycko-amerykańskiej z jednej strony, europejskiej z drugiej strony, że nie tylko nie ma tutaj żadnej sprzeczności, ale jest, powiedziałbym, jakaś musi być sensowna synteza. Od 30 lat, a na pewno od 20 lat jest tak, że im silniejsza Polska w Europie, tym silniejsza pozycja Polski w Ameryce. Tak było w okolicach wojny w Iraku, tak było przez całe te dwie dekady naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Ameryka postrzega Polskę jako swojego ważnego sojusznika, ale jednocześnie ważny kraj wspólnoty europejskiej. Im wyżej gramy w Europie, tym więcej znaczymy w Waszyngtonie i za Atlantykiem. PiS-owcy tego zdawali się kompletnie nie zrozumieć, nie pojmować czegoś, co wydaje się oczywistym, fundamentalnym fundamentem i racjonalnym fundamentem naszej polityki zagranicznej. Sikorski słusznie opisał priorytety naszej polityki zagranicznej na kierunku wschodnim. Podobała mi się jasna deklaracja skierowana i do partnerów Kijowa, i antagonistów w Moskwie o naszym bezwarunkowym wsparciu dla Ukraińców, a w wojnie z Rosją, i oczywista, jasna, ale też według mnie potrzebna deklaracja braku jakichkolwiek terytorialnych roszczeń wobec jakiegokolwiek fragmentu terytorium Ukrainy, do czego Sikorski poczuł się sprowokowany przez nonsensowne, prowokacyjne enuncjacje polityków prokremlowskich i prokremlowskich propagandzistów. Słusznie Radek Sikorski zwrócił uwagę na swoisty nietakt. Były premier Morawiecki jedzie do Budapesztu na zlot antyeuropejskiej, proputinowskiej międzynarodówki dokładnie w dniu, kiedy szef polskiej dyplomacji w polskim Sejmie przedstawia standardy naszej polityki zagranicznej. Morawiecki, nawiązując do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, niestety nawiązuje do niechlubnych epizodów polityki zagranicznej rządu i epoki PiS, kiedy w przeddzień wojny w Ukrainie jeździł na zlot proputinowców na zachodzie i gościł ich tutaj 200 metrów stąd w hotelu kiedyś Hyatt, teraz Regent, o różnych Orbanów, Salvinich, panie Le Pen, które jak królowe były obważone po Warszawie. Więc w ciągu tutaj, drodzy Państwo, dosłownie rzut beretem stąd, ja codziennie wychodząc na spacer z psem, niemal codziennie widzę przed kancelarią premiera flagi różnych państw, kolejnych państw, których premierzy, prezydenci odwiedzają Polskę. Znowu liczymy się w Europie, liczymy się w Unii Europejskiej. Jesteśmy ważnym partnerem dla najważniejszych europejskich państw, dla Niemiec, Francji i nie tylko. Warszawa znowu jest na politycznej mapie Europy. Nie jesteśmy już znowu outsiderem. Jesteśmy w grze przy tym stoliku, przy którym decydują się najważniejsze europejskie sprawy.
to jest zupełnie fundamentalna zmiana w stosunku do tego, co widzieliśmy przez 8 lat. Z ligi okręgowej awansowaliśmy w kilka miesięcy do Ligi Mistrzów. To mniej więcej tak bym metaforą sportową opisał tę zmianę, która nastąpiła. Jednym z komentarzy, swoistym komentarzem do orędzia Sikorskiego było niezręczne, było infantylne, niemądre i głupkowate, powiem krótko, zachowanie pana Andrzeja Dudy w trakcie tego orędzia. Składanie usteczek, głupie uśmiechy, jakieś miny, grymasy. No tak się nie zachowuje prezydent, tak się nie zachowuje poważny polityk, tak się nawet uczeń poważny nie zachowuje na lekcji, a umówmy się, że lekcja to była ważna. O głupkowatych okrzykach i uśmiechach delikwentów z MSZ-u pisowskiego, pana i panów Jabłańskiego, czy Welsenka, to już nie ma co mówić, bo to już po prostu żenada i zupełna katastrofa. Przepaść cywilizacyjna w zachowaniu, przepaść merytoryczna między MSZ-em, zajmującym się jeszcze niedawno głównie dystrybucją wiz, a MSZ-em, który prowadzi profesjonalną politykę zagraniczną. Więc mówię, to było dobre orędzie przedstawione przez kompetentnego ministra, który prowadzi od paru miesięcy politykę na poziomie zupełnie niedostępną dla funkcjonariuszy PiS-u przez 8 lat, którego, jak pokazały reakcje na to dzisiejsze wystąpienie, funkcjonariusze PiS-u nie są w stanie nie tylko docenić, ale nawet zrozumieć. Ale najważniejsze, że na mocy i dzięki decyzji wyborców z 15 października ta fundamentalna zmiana w Polsce nastąpiła.